ustosunkowanie się do tego tematu zbliża nas, mam nadzieję, do takich prawidłowych decyzji co do tego systemu oświaty i jego funkcjonowania. Na pewno wy jako rodzice wiecie więcej niż ja, bo moje dzieci już z gimnazjum i ze szkoły podstawowej wyszły. Natomiast skąd się w ogóle temat wziął? No, wziął się z moich odwiedzin przed wyborami też u Państwa, w Państwa domach. Chcę powiedzieć, że temat funkcjonowania osobiście chodzi o nas. I ten właśnie ten był najczęściej poruszany i dlatego no, w taki zdecydowany sposób i ja i komitet, z którym startowałem do wyborów, postanowiliśmy pokazać go i tym tematem się zająć, ponieważ żeby móc tych zmian dokonać już w przyszłym roku szkolnym, no bardzo szybko musimy się tym tematem zająć i jest to taki mój i administracji, w której obecnie pracuję, pierwszy duży temat, bardzo duży, bo istotny dla Was, dla całej naszej społeczności i dla naszych dzieci, także przyszło się spotkać z dużym wyzwaniem na samym początku. Myślałem, że to gdzieś tam się w czasie gdzieś przesunie, ale no niestety nie, rzeczywistość jest taka i przepisy też, że już w tym czasie trzeba zacząć, żeby dojść do tego finału we wrześniu.